No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, ale mamy dzisiaj piękny dzień. W ogóle cały ten wrzesień w tym roku jest no niesamowicie przyjemny. Jest bardzo, bardzo fajnie, gorąco, zupełnie inaczej niż było rok temu. Jeszcze raz widać, że ta zima będzie i jesień zupełnie inna niż mieliśmy w zeszłym roku. W zeszłym roku 26 wrzesień, pierwszy przymrozek. Teraz cały czas grubo powyżej 20. A ja buduję tam oto szklarnię. Tu będzie okno otwierane. Tam już jest postawione też. Ta część. No trochę się wkopałem, bo przymocowałem go już do fundamentów. A będę się musiał dostać z sesony od środka, od płotu, żeby to dokręcić. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, ale coś wykombinuję. Będzie dobrze. Szklarnia jest zupełnie nowa. Tą, którą tam na wiosnę kupiłem, nie, jednak nie będę używał za mała. Ta jest większa. Będzie fajnie. A teraz? Teraz chodźcie, pokażę, jaki mam bałagan na ogrodzie, bo i obejdziemy go przy okazji, bo jest fajnie. Może zaczniemy stąd, bo tu widać największe zmiany, jakie zachodzą na ogrodzie. To jest tak, zalewałem ten stary drewniany dek, tego już nie potrzebujemy. Są płytki położone, tam będzie trawnik, tutaj przesunę troszkę tą rabatę. Tam będzie mała rabata. Plan jest taki, tak myślę, żeby posadzić butię. Ja wiem, że ona będzie, właśnie, nie wiem, no. Teoretycznie ona tu będzie strasznie cierpieć, bo tu nie ma upałów. Ale no nie wiem, no zobaczymy, no spróbuję, no. Co mam do stracenia? Poza tym tu będzie ją łatwiej zabezpieczać, jak spadną przymrozki, bo chcę, nie chcę odoraty, nie chcę jataj, ale myślę, żeby posadzić paragwanensis, czyli tą butię paragwajską. To jest miniaturowa wersja butii jataj. I myślę, że tutaj, ponad są 2 metry, że ona tu będzie bardzo fajnie wyglądała. Powoli rośnie, ale to zobaczymy. Jeszcze muszę tylko dostać, to będzie następne. Tutaj widać już dzieci, zabawki w ogóle wszędzie. Tu posiałem trawę. Tu jeszcze nie wysiałem, bo dzieciaki muszą biegać. Patrzcie, jakie te wykopuję tutaj. Jak robiłem fundamenty pod szklarnię. No kurde, jakieś miny przeciwpiechotne czy pancerne, nie wiem, no ciężkie jak nie wiem. Pełno tego miałem, jak to kopałem. W ogóle patrzcie, jaki syf na tym. To już nie jest bałagan, to jest normalnie syf. O, wszystko jest tu poustawiane. Bo tam jeszcze mówię, robiłem, teraz to robię. Jak wszystko skończy, to ogród wróci do normalnego stanu. Tu wszystko z foliaka, na razie tu wyciągnięte, co nie sprzedałem w tym roku. Nie szkodzi, pójdzie w przyszłym. W tym roku powoli sprzedaż ustaje, bo wiadomo, nikt palm na jesieni nie kupuje. Tutaj, bo to się sadzi je do gruntu. Muszę je podlać. Już ich nie nawożę. I to mówię, to pójdzie z powrotem do foliaka, plus te wszystkie, które muszę jeszcze rozsadzić. Tu moje donice, gdzieś już powoli niektóre liście przebawiają. Tak to wygląda. Mały ukulorencji schowany, nie szkodzi, wyrośnie. A ta moja szeflada, ta jabłoniana, tylko spójrzcie, jaki ma rozmiar. Pięknie wygląda. Jak się z okna patrzy, rewelacja, szczególnie jak słońce stamtąd pada. Bardzo fajnie to się przebija słońce przez te ich egzotyczne liście. A teraz jeszcze tu pójdę. Tu moje mrozoodporne cytrusy. O Jezu, ale by te dzieciaki zawaliły, bo to przynosiły to dzisiaj z miejsca na miejsce. Tu jeszcze są palmy do rozsady, głównie trachy. Stanęłam na doniczce. Na szczęście pusta. O, w tej trawie nie widać. Ale tutaj tak, spójrzcie, to jest moja najbardziej egzotyczna część ogrodu. Amarant, patrzcie na tą kolokazję, jakie dostała potężne te liście, ciemne, muszę to odsunąć. To jest moja dłoń, a mam dość duże. Tu jest kolejny bananowiec, też Encete venticosum, odmiana large seed, czyli duże nasiono. Starzec, trochę zniszczony, bo dzieciaki w niego co chwilę piłką albo ringo rzucają. To był powojnik zimą kwitnący. Tam to jest taka pusta Robinsona, którym się żywił Robinson Crusoe. A patrz, jaki duży ćmian. Tutaj już przekwita tytoma gronasta. Tu kolejny rycynowiec. Ten już kwitnie, ale mu obrywa mu te kwiaty, bo nie chce mieć owoców. A poza tym, jak macie owoce, jak macie dzieci, to nie dopuszczajcie do owoców, bo te owoce są bardzo, bardzo trujące. Niewiele potrzeba, żeby dokonać dużych szkód w organizmie, więc
Jeśli macie dzieci, nie dopuszczajcie, żeby medycyna w kwitły, ale mówię, też bardzo fajnie to wyglądałem. Ta wielkość liści, bo to mam takie same, takie wielkolistne. Teraz muszę wydostać stąd, żeby znowu nie nadepnąć. Ciężko się chodzi, muszę porządek zrobić. Araukaria oczywiście. Za kilka dni się przejdę, czy zobaczę, czy tamte araukarie, gdzie zbierałem rok temu, czy mam nasiona. A tutaj czarny Black Velvet Formium Tenax. Myślę, że fajnie wygląda. I to tak u mnie, no. Tak to tu u mnie wygląda teraz. Plac budowy generalnie, ogród nowy, strasznie, no ale to mówię, dlatego że jak skończę, to zacznę układać powoli. Tam zaczęto wszystko doskładać. Przyjeżdżają 2 tony piasku. Kiedy? W poniedziałek. Tu będzie jedna wysypana. Dosypię tam. Ale sąsiad się drze. Dosypię tam. Jeszcze. I tutaj muszę zrobić deski, bo tu były też ten dek cały. Patrzę, ile muszę nasypać. Też zrobię deski, żeby mu się do sąsiada nie sypało. Ten płot i tam dosypię. Dosypię piachu, położę matę przeciwko chwastom, a na górę żwirek. I tu też piasek, a na górę żwirek, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I to będzie moja szkladnia w tym roku. Tu jeszcze widzicie ostatnie jeżyny rdzawe, dzieciaki wyjadają, ale to mówię, to już te stare pędy usuwamy, a te nowe tutaj wyrosły i te nowe będziemy mocować, żeby się nie pokłuć. Tylko spójrzcie na te kolory liści od spodu, jak cudnie to wygląda. Wszystko na razie tutaj, bo tam jest, patrzcie jaki bałagan, aha, bo tam będę dosypać żwirku, tam nie kładę kafalek, bo to nie ma sensu, to kosztuje tutaj, jak nie wiem, teraz może tu, o muszę róże przyciąć, zapomniałem, karłatka, mówię, w tej jesieni naszej ciepłej całkiem sobie fajnie radzi, bez problemów, rośnie, zzywa cały czas, puszcza nowe liście, czyli jest dobrze. Obchodzimy. Leisteria cały czas kwitnie. Czmiel, jak widzicie, pszczoły cały czas zapylają. Fajnie. To kupiłem jako miskat chiński odmiany aligator. Ale to mi wcale na aligatora nie wygląda. Już napisałem im maila, nie odpisali. Myślę, że im napiszę jeszcze raz. Rycynowiec purpurowy. Tam gdzieś się biedna ta wcisła w ogóle. Kana, ale to tutaj mały na razie żyje ciągle jeszcze, puszcza liścia, ale ten liść już nie wyjdzie. To jest palma sabalowa, sabal minor. O, muszę poobrywać kwiaty dali, bo widzę, że przekwitły. Zaniedbałem tym ogrodem teraz, jak nie wiem, przez to, że tam robię. Jabłka te z czerwonym miąższem, małe na razie, ale to one później dojrzewają. Słoneczniki, już Van Goghi przekwitły. O, borówki. Borówki są fajnie dojrzałe. Można jeść prosto z krzaka. Jak znalazł. Słodkie. Mówię, bo tak ciepło jest. Tyle słońca, że... Tu. To były te małe. Large seed, tu je wysadziłem. Jakoś sobie rosną. Następny rycynowiec. To jest Redest, ten Red Dragon, w tym roku tak się fajnie rozrósł, ale go przytnę, uformuję go jakoś lepiej na przyszłym roku. Tutaj mamy Wagner, ten, który przeżył. Tylko spójrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy liść idzie, a on ma 18 miesięcy. Tu doniczki poustawiane na razie. Bo to jest pięknie. Widać? Widać. Patrzcie, jaki rozmiar liści mają. Catalpa, surmia. Odmiana purpurea, bo ten kolor liści nowych tak właśnie wygląda. Widzicie mnie? Super ma te liście, naprawdę super. W takim słońcu rewelacyjnie to wygląda. Rubus lineatus. Ten owoc, nie jak to jeżyna, czy coś z Himalajów, bardzo fajne liście ma.
Tylko spójrzcie, coś przypominałem, może nikomu. Od spodu też białe. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda. To już przed chwilą nie podlałem, oje, zapomniałem. W końcu Nainital, w końcu ta dzida mu się otworzyła, puszcza nową. Tu nowy wychodzi, to już nie wyjdzie, ale ten myślę, że mamy takie pogody, że on nam się otworzy. W końcu, poza tym nabrał fajnych zielonych kolorów, bo był żółty na wiosnę, ja go kupiłem. Papluć łańcuchowa, to jeszcze maleństwo, ale tu bardzo, bardzo fajnie zdrowo rośnie. Tu może tego pokażę, bo się fajnie rozrósł. To jest bambus, fagresja. To jest odmiana gansu. Gansu, bo ona ma takie, nie wiem czy to będzie widać na tych małych pędach, fioletowo-purpurowe pędy. To. Myślę, że to właśnie z tą tutaj małą żurawką będzie fajnie się kontrastowało. Dalej, to mówię, to będzie wszystko dżungla. Jest zaniedbane, bo nie mam czasu, bo tam teraz robię. Naprawdę nie mam czasu, bo praca, dużo pracy. Ten dzień już też się krótki robi. Tutaj facja, odmiana polikarpa. W tym roku pięknie przyrosła. Pięknie, widać, że ten rok jej bardzo przysłużył. To zima jej nie zaszkodziła. Stare liście troszkę już żółkną, tym się nie martwię, ale patrzcie jak przyrosła. Jakie to już jest wielkie. Facja polikarpa. Moim zdaniem jest tak samo mrozoodporna i łatwiejsza nawet w uprawie niż facja japonika w ogrodzie. Idziemy dalej. To będzie pod dżunglę, mówię, na razie to jeszcze wszystko maleństwo. Ale to, tu kodylinki. Kodylinki? Nie, mówię, co mówię, kodylinki. Araukarie wysadzone. Mówię, piękna pogoda. Sobota dzisiaj, który? 18? 18 września, cały czas taka pogoda. No to żyć, nie umierać. Taką jesień mogę mieć co roku, a nie jak rok temu. Zimno, mokro i pierwszy przymrozek 18. W tym roku zupełnie inaczej. Tutaj. Proszę. Pod dżunglę. Te trawy, te brązowe, przesadzę tam, gdzie pójdzie ta butia, żeby to wyglądało jak pampa. Pampa, czyli ten step południowoamerykański, na których butie rosną. Tutaj coś mi zjadło, dosłownie kwiaty mojej mahonii. Można je usunąć, bo coś mi je po prostu zjadło. Nie wiem, co to było. W tym roku się kwiatów tej mahonii kabaret nie doczekamy. Tutaj cały czas kwitnie. To jest imbir szerokolistny. Odmiana robusta, Cattleya spicata. Tu dzieciaki rzuciły piłką, połamały. Ciągle nowe pędy kwitną, a na starszych tam powoli już się wywiązują. Tutaj nasiona, tam już widać w środku. Tu moje bzy. Powoli dojrzewają. Bezczadny. Jeden i drugi. Ten sam gatunek, dwie różne odmiany. Facja. Odmiana spiderweb. Proszę, jak fajnie też w środku rośnie. Ten tutaj, Wagner. Liście, które wypuściły. Raz, dwa, trzeci mu się otwiera, a sadziłem go na wiosnę. Ale to, mówię, dołączę film, dołączę link, zobaczycie, jakie miało korzenie. Rewelacja kwitnie. Tam mały stopowiec. A tutaj posadziłem cyklameny dyskowate. One mają kwitnąć na jesieni. Dwie różne odmiany, ale ten tu widać ma już pąki. On będzie na jesienią i zimą mi tutaj kwitu. I to tak, tak to wygląda. Tutaj hortensja. To jest odmiana Vanilla Fres. Tam one się przebarwiają na różowo. Młode są piękne, białe. A później w miarę przebarwiają się na różowo właśnie tak od spodu, na które ładnie to widać. Na chwilę się rozłączę, bo muszę tam się dostać teraz. A tu w ogóle wysiałem trawę, która zaczyna już po trzech dniach. Nie wiem, czy widzicie, już wychodzi. Kupiłem trawę, która wcześniej wschodzi w niskich temperaturach. Dlaczego? Mówię, bo rok temu, tu dołączę link,
tam do góry. Rok temu, mówię, o tej porze roku mieliśmy już praktycznie przymrozki, do zera dochodziło. To kupiłem taką fast acting lonsy, która bardzo szybko schodzi w niskich temperaturach. I co się stało? Niskich temperatur nie mamy. Nie szkodzi, no mówię. Trawnik mi wyrasta po trzech dniach, ta trawa zaczyna wschodzić, no. Nie narzekam. Podlewać się muszę dziennie, bo mamy bardzo suchy ten wrzesień, no ale mówię, będzie szybko trawa, także później tędy się będzie chodziło, a ja dosypię trawnika tam jeszcze. A tam chyba jakąś małą rabatę też jeszcze, ale niską, żeby nie zasłaniała mi roślin szklarnych. I tak to będzie wyglądać. Dobra, a teraz już nie przedłużam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej, pa, pa.